Jego Magnificencjo Rektorze, Wysoki Senacie, dostojni goście, Szanowni Państwo, drodzy studenci, dla których ten wykład jest dedykowany. Zastanawiając się, jak wykorzystać ten zaszczyt poprowadzenia wykładu inauguracyjnego w roku 2017-2018, postanowiłem przygotować ten wykład taki trochę multidyscyplinarny. Dla wyjaśnienia dodam, że pracuję na Wydziale Elektroniki i Informatyki. Z wykształcenia jestem elektronikiem, uczę głównie informatyki, a w wolnym czasie zajmuję się astronomią. Dlatego na tym wykładzie będą te wszystkie trzy rzeczy, o których troszkę opowiem, będę je wymieniał i pokazywał, jak współdziałają razem. Dlaczego taki tytuł? Mam nadzieję, że wzbudziłem Państwa ciekawość choć trochę tym tytułem. W tym tytule przemyciłem takie cztery słowa kluczowe. Pierwszym słowem to jest wiedza. Co to jest, gdzie i co to gdzie to znaleźć. Później czasownik zdobywać. Czyżby było aż tak ciężko? Jak? O tym powiem troszkę więcej. I na koniec prędkość światła. Mógłbym tym tytułem zasugerować, że tą wiedzę zdobywamy szybko, bo wszyscy wiemy, że prędkość światła jest duża, ale to nie o to chodzi. W trakcie wykładu wyjaśnię, dlaczego pojawiła się tutaj prędkość światła. Jak uporam się już z tytułem wykładu, to przejdę do tego, co jest sednem w tym wykładzie, czyli dlaczego w astronomii daleko oznacza również bardzo dawno temu. Potem pokażę Państwu i zademonstruję, jak ta elektronika, informatyka, którą się zajmuję, pozwoliła mi również zająć się astronomią. I na koniec, jeżeli oczywiście się uda i pokonamy wszystkie problemy techniczne, które na pewno zgodnie z prawami Murphy'ego wystąpią, pokażę takie miejsce, gdzie elektronika, informatyka i astronomia spotkały się i pozwalają oglądać niebo. Zacznijmy od wiedzy. Co to jest, każdy wie. Ja tutaj posłużyłem się definicją według encyklopedii PWN. Wiedza to w najogólniejszym sensie rezultat wszelkich możliwych aktów poznania, a szczegółowo ogół wiarygodnych informacji o rzeczywistości wraz z umiejętnością ich wykorzystania. I to jest taka wskazówka dla studentów pierwszego roku na przyszłość, że tą wiedzę macie zdobyć, ale też macie nauczyć się ją wykorzystywać. Teraz kolejne słowo klucz w tym tytule. Zdobywać. Dziwna sprawa, bo wiedza bardzo często występuje w takim połączeniu. Zdobywać wiedzę. Odpowiedź jest bardzo prosta. Wiedzy nie można znaleźć. Nie można jej pożyczyć. Nie można jej kupić. Wiedzę trzeba zdobyć. I zgodnie z kolejną definicją, zdobywać to uzyskać coś dzięki własnym długim i dużym staraniom oraz wysiłkowi. Zgodnie z tym, co już słyszeliśmy tutaj wcześniej, na studiach jest fajnie, czasem śmiesznie, wesoło, ale czasem też ciężko. Także troszkę nad książką trzeba będzie posiedzieć. Kolejne słowo klucz w tym tytule. Jak? No i tutaj odpowiedź jest już zupełnie prosta. Jeżeli są Państwo na tej sali, to już wiecie jak. Politechnika Koszalińska, największa uczelnia techniczna na Pomorzu Środkowym, to jest właśnie to miejsce, gdzie tą wiedzę można zdobyć. Nauczyciele, wykładowcy na ćwiczeniach, wykładach, w laboratoriach pokażą Wam, jak zdobywać tą wiedzę i pomogą w tym zdobywaniu. Jeżeli przyjrzymy się kierunkom studiów, na które rekrutowaliśmy w tym roku, to zobaczymy, że nasza uczelnia uczy wielu ciekawych rzeczy. Oczywiście najważniejsza jest inżynieria, bo to jest politechnika, ale uczymy tutaj też innych rzeczy. Pojawiają się równie często takie słowa jak finanse, filologia, mechatronika, mechanika, inżynieria środowiska. Także nie jest to miejsce, w którym mamy
możliwość uczenia tylko wybranych specjalności, wybranych dyscyplin. Każdy znajdzie tutaj dla siebie coś fajnego, ciekawego, interesującego, co otworzy mu wrota przyszłości. No i teraz koniec tego tytułu, prędkość światła. Już zasugerowałem, że wcale nie chodzi mi o to, że wiedzę zdobywamy szybko. Zdobywamy ją z prędkością światła, ale wcale nie jest to szybko. Tutaj kolejna definicja, jeżeli nawet nie skomplikowana, to dość długa. Specjalnie ją napisałem tak, żeby nie można było tego przeczytać, bo nie będziemy się tą prędkością światła i jej definiowaniem w tym miejscu zajmować. No jest to opisane teorią względności Einsteina i tak jako trochę anegdota mogę powiedzieć, że prawdopodobnie tą teorię rozumie na świecie około 20 osób. Ja nie jestem w tym gronie, także nie będę próbował odnosić się do tego, jak definiujemy i czym jest ta prędkość światła. Na potrzeby tego wykładu wystarczy nam wiedza o tym, że jest to wielkość o skończonej wartości, która wynosi dokładnie 299 792 458 metrów na sekundę. No jeżeli ktoś nie chce zapamiętać tej liczby, to zawsze można zapamiętać, że to jest 3 razy 10 do 8 metra na sekundę, a jeżeli ktoś nie lubi postaci wykładniczej, to zawsze można zapamiętać, że to jest 300 tysięcy kilometrów na sekundę. Oczywiście jeżeli ktoś chce poznać więcej szczegółów, to Politechnika Koszalińska jest takim miejscem, gdzie to można uczynić. I na przykład na Wydziale Elektroniki i Informatyki na kierunku Elektronika i Telekomunikacja na pierwszym semestrze pan profesor Mirosław Maliński prowadzi wykład z fizyki. Ten wykład jest co czwartek w godzinach 18:20 w sali 119A na Śniadeckich. Wszystkie wykłady są otwarte, można się tam przejść, zapytać, dowiedzieć się. No i dlaczego sednem mojego wykładu jest prędkość światła? Dlaczego powiedziałem, że wiedzę zdobywamy z prędkością światła? Otóż prędkość światła to było coś, co fascynowało ludzi od dawna, ponieważ zastanawialiśmy się jako ludzkość, czy jest ona ograniczona, czy ma jakąś wartość, czy może jest to wartość nieskończona. Pierwsze próby, które były czynione, pokazały, że nie da się jej na Ziemi zmierzyć. Próby zapalania światła na sąsiednich wzgórzach wykazały, że generalnie nie jesteśmy w stanie zauważyć żadnego opóźnienia. No nie trudno się domyślić, dlaczego. To są miliony metrów na sekundę, czyli to jest bardzo duża wartość w skali ziemskiej. Ale gdy opuścimy Ziemię i udamy się w przestrzeń kosmiczną, te relacje się gwałtownie zmieniają. Jeżeli popatrzymy na średnią odległość Ziemi i Księżyca, to okaże się, że światło odbite od Księżyca pojawia się na Ziemi dopiero po 1,3 sekundy. To już jest tak duża odległość, że nie widzimy Księżyca takim, jaki on jest teraz, w tej chwili. Widzimy go dopiero po ponad 1 sekundzie. Co to oznacza? Oznacza to, że gdyby z jakichś powodów nagle zniknął Księżyc, to będziemy wiedzieli o tym dopiero po sekundzie. Jeszcze dalej od Ziemi leży Słońce. Ta odległość jest taka, że światło słoneczne biegnie do nas ponad 8 minut. Znowu, co to oznacza? Oznacza to, że jeżeli ktoś z jakichś powodów włączy nam Słońce, to jeszcze przez 8 minut możemy się opalać i jeszcze przez 8 minut będzie ciepło. Dopiero później zmarzniemy, no i prawdopodobnie życie na Ziemi się skończy. No, to jest takie pozorne, mało ważne opóźnienie, ale skutki są jeszcze inne. Oprócz tego, że światło biegnie do nas 8 minut ze Słońca, to jeszcze światło jest czymś, co niesie nam informacje.
Zgodnie z teorią Einsteina, wszelki rodzaj przepływu energii czy przeniesienia energii może nastąpić maksymalnie z prędkością światła. Z tą prędkością światła potrafimy przesyłać również informacje. Nie znamy metody szybszej niż prędkość światła na przesłanie informacji. Czyli tak naprawdę o czymkolwiek możemy się dowiedzieć co najwyżej z prędkością światła. Ten przykład ze zgaszeniem Słońca pokazuje, że tak naprawdę jeżeli coś się wydarzy w przestrzeni kosmicznej, to będziemy o tym wiedzieli dopiero za jakiś czas. Jeżeli zniknie Słońce, będziemy o tym wiedzieli po 8 minutach. Czyli tak naprawdę nie oglądamy Słońca, ale oglądamy jego historię. Jego historię sprzed 8 minut. A przecież odległości w kosmosie są dużo większe. Jeżeli popatrzymy na inne przykłady, na przykład Ziemia i drugi kraniec naszej galaktyki. Jeżeli poświecimy latarką z Ziemi, jakiś ufoludek będzie chciał to światło zobaczyć na drugim końcu galaktyki, to to światło zobaczy dopiero po 52 tysiącach lat. Tak wielka jest nasza Droga Mleczna. Jeżeli nie do wszystkich jeszcze przemówiłem, to pokażemy taki drobny film, który to będzie obrazował w przypadku Układu Słonecznego. On będzie sobie leciał w tle. Układ Słoneczny, jaki jest, każdy wie. Słońce jest na tyle duże, że światło, pokonanie tej drogi średnicy Słońca zajmuje ponad 4 sekundy. Już rozmiar Słońca jest tak istotny, że z jednego końca na drugi światło biegnie 4 sekundy. I mówię tu o światło wydobywającym się ze Słońca, bo to jest dużo bardziej skomplikowane. Wyobraźmy sobie sytuację, która jest przedstawiona na tym filmie, że zapaliliśmy światełko Słońca i biegnie ono sobie przez nasz Układ Słoneczny. Do najbliższej planety, którą mamy, czyli do Merkurego, jest ponad 2 minuty drogi dla światła. Czyli tak naprawdę z Merkurego byśmy oglądali Słońce w historii ponad 2 minut. Ta symulacja będzie sobie leciała w tle od czasu do czasu, przypominając o kolejnych planetach. Do tej prędkości światła jeszcze wrócę, ale chcę teraz powiedzieć, jak astronomia pozyskuje tą wiedzę. W astronomii jest kilka działów takich istotnych. Mnie najbardziej fascynuje astronomia obserwacyjna, czyli tak naprawdę to, co gromadzi dane wyjściowe do dalszych rozważań czy astrofizyków, czy kosmologów. Trzeba najpierw coś zobaczyć, opisać, dopiero później następni się zastanawiają, jak to zamodelować, jak wymyślić z takich modeli, jak to działa. Nasz wielki rodak Mikołaj Kopernik obserwował niebo, zatrzymał Słońce, ruszył Ziemię, nie znając teleskopu. W jego czasach nie było teleskopu, nie było lunety. Posługiwał się własnymi oczami i prostymi przyrządami geometrycznymi, które pozwalały mierzyć odległości kątowe na niebie, wysokość Słońca nad horyzontem. Tak prostymi metodami potrafił osiągnąć tak wielkie rzeczy. Nam jest oczywiście łatwiej. Mamy do dyspozycji jako ludzkość wspaniałe teleskopy. Tu są tylko dwa przykłady teleskopów, które są. Jeden, aktualnie jesteśmy na Merkurym. Dopiero teraz. Właśnie minęły te 2 minuty. Mamy tutaj dwa wspaniałe teleskopy, Keck-1, Keck-2. Jako jeden z przykładów, lustra o średnicy 10 metrów, teleskopy zbudowane na Hawajach na wysokości 4000 metrów, tam gdzie przeszkadza troszkę mniej atmosfera. Drugi przykład to teleskop, który obecnie budujemy. Ten teleskop już jest zbudowany, te lustro już istnieje, ale będzie dopiero uruchomiony w 2024 roku na pustyni Atacama w Chile.
To są przyrządy, którymi się posługujemy. Później pokażę jeszcze, dlaczego aż takie wielkie i takie potężne. Tutaj tylko taka ilustracja, żeby pokazać, co już osiągnęliśmy. To są teleskopy, które zbudowaliśmy lub jesteśmy w trakcie budowy. To jest ten teleskop z poprzedniej ilustracji, ten zielony, te duże zielone kółko. Pod nim boisko do koszykówki. Samo lustro w tym teleskopie jest większe niż boisko do koszykówki. Takie przyrządy budujemy na Ziemi i za pomocą takich przyrządów obserwujemy wszechświat. Dlaczego? Dlatego, żeby uzyskać informacje z prędkością światła. Żeby zobaczyć, co tak naprawdę dookoła nas jest, a później spróbować zastanowić się, dlaczego, jak to powstało i do czego zmierza. W obserwacjach astronomicznych na Ziemi głównie przeszkadza atmosfera. Atmosfera, która tłumi większość promieniowania elektromagnetycznego, które do nas dociera. Różne zakresy tego promieniowania są tłumione w różnym zakresie. Przez atmosferę przedostaje się promieniowanie widzialne, czyli światło, które my widzimy. Trochę promieniowania podczerwonego oraz fale radiowe. Dlatego stosujemy różne przyrządy do tego, żeby przestrzeń kosmiczną obserwować. Fale radiowe. Jeden teleskop w piwnicach pod Toruniem, własność UMK. Drugi, największy na świecie radioteleskop w Chinach, który ma 0,5 kilometra średnicy. Takimi przyrządami dysponujemy i takimi przyrządami obserwujemy otaczający nas wszechświat. Jeżeli przeszkadza atmosfera, to też jest sposób, jak się od tego uwolnić. Możemy nasze teleskopy wynieść w przestrzeń kosmiczną. To są dwa przyrządy, jeden już latający, drugi zbudowany, które pewnie Państwo znają, no bo każdy zna nazwę teleskop Hubble'a. To jest teleskop, który lata dookoła Ziemi od 1993 roku i dostarcza nam mnóstwa informacji o tym, jak wszechświat jest zbudowany, jak obiekty, które nas otaczają, wyglądają, czym się charakteryzują. Jego następca, który już jest zbudowany i w przyszłym roku ma być wyniesiony w przestrzeń kosmiczną, ma być jeszcze wydajniejszy, ma dostarczyć nam więcej informacji. Ciekawostka, którą pewnie wszyscy przynajmniej słyszeli, jest to, że teleskop Hubble'a wyniesiony na orbitę był zepsuty. Niestety budowany na Ziemi dość beztrosko. Okazało się, że lustro, które jest w tym teleskopie, zostało źle zaprojektowane i pomiary podczas produkcji tego lustra były źle przeprowadzone i okazało się już na orbicie, że nie uzyskujemy takich parametrów, obrazów, jakie by... To jest ten winowajca, czyli właśnie to lustro, które zostało źle zrobione. Amerykanie czy ludzkość jako całość poradziła sobie z tym zagadnieniem. Teleskop Hubble'a jest niezwykły również z tego powodu, że krąży na orbicie wokół Ziemi i jest tam naprawiany. Był naprawiany już 5 razy. NASA przeprowadziło 5 takich napraw. Pierwsza dotyczyła tego lustra. Lustro główne zostawiono w spokoju, natomiast wymieniono lustro wtórne. Jak wiemy, w takim teleskopie, w takim reflektorze są 2 lustra, pierwotne i wtórne. Tym drugim, mniejszym lustrem skorygowano wady pierwotnego. To jest fascynujące, że potrafimy takie rzeczy. Potrafimy naprawiać coś, co jest wyniesione w kosmos i przywrócić do stanu używania. Teleskop Hubble'a zmieniał się w czasie. Był wyposażany w nowe przyrządy. Dostarczał nam nowych informacji. To są zdjęcia z teleskopu Hubble'a. Takich zdjęć na Ziemi nie jesteśmy w stanie przygotować, nawet tymi dużymi teleskopami, które budujemy. To są zdjęcia, które dostarczyły mnóstwa informacji naukowcom.
taka znana nazwa jak słupy stworzenia. Jeżeli ktoś będzie się interesował astrofizyką, to prędzej czy później do tej nazwy dotrze. Następca teleskopu Hubble'a, teleskop, który ma być wyniesiony w przestrzeń kosmiczną w przyszłym roku, 2018. Tym razem ten teleskop będzie obserwował wszechświat w promieniowaniu podczerwonym. Ciekawa konstrukcja jest tego teleskopu, bo jest on bardzo duży i tak przestrzennie nie mieści się w żadnej rakiecie, którą potrafimy zbudować. Ale i z tym sobie poradziliśmy. Do rakiety zostanie włożony w wersji spakowanej. Dopiero wyniesiony w przestrzeń kosmiczną będzie się rozkładał. Samo rozłożenie tego teleskopu będzie trwało 2 tygodnie. Jest to bardzo trudne i skomplikowane. Ten teleskop jest budowany od 1996 roku. Pokazuje to, jak skomplikowany proces budowy takiego teleskopu jest i na czym ten trud i wysiłek polega. No, o pieniądzach to nie będę mówił. To jest porównanie lustra pierwotnego w teleskopie Hubble'a i w tym nowym teleskopie Jamesa Webba. James Webb to jest drugi dyrektor NASA, który odpowiadał za program Apollo, czyli program lądowania ludzi na Księżycu. Po co to wszystko? To, po co obserwujemy otaczającą nas przestrzeń, pokazuje ten rysunek. To jest teoria wielkiego wybuchu. Nie tylko jedyna teoria, jak powstał wszechświat, ale obecnie przez naukę uważana za tą najbardziej słuszną. W teorii wielkiego wybuchu mamy pewien problem. Kosmolodzy, astrofizycy potrafią wytłumaczyć, co się działo tutaj. Niestety nadal nie wiemy, co się działo na samym początku, czym tak naprawdę był wielki wybuch. W tej chwili istnienie naszego wszechświata ocenia się na 13,7 miliarda lat. Na tej ilustracji występuje nazwa bilion, ale należy pamiętać, że po angielsku bilion to jest po polsku miliard. Miliard, czyli 1000 milionów. Ocenia się, że nasz świat, oczywiście zgodnie ze aktualnym stanem wiedzy, że nasz świat trwa już blisko 14 miliardów lat. I tak naprawdę skąd my to wiemy? Skąd my wiemy chociażby o tych ostatnich 10 miliardach lat? Bo tak naprawdę o tym początku to wiemy niewiele. Jak astronomowie nie potrafią czegoś wymyślić, jak działa, to zawsze mówią czarna materia, ciemna energia, ewentualnie punkt osobliwy. W tym modelu, który wyświetliłem na tym slajdzie, na samym początku jest punkt osobliwy. I aby ten model się zgadzał, przyjęto, że w punkcie osobliwym na samym początku nie istnieją prawa fizyki, nie istnieją prawa termodynamiki, nie istnieje czas, materia, nie ma energii. Później już wszystko się zgadza. Nie wiemy tylko, jak zamodelować ten początek. Ale próbujemy to zobaczyć. Nie tylko wymyślić, ale próbujemy to zobaczyć. To jest chyba najciekawszy rysunek w moim wykładzie, bo ten rysunek pokazuje, że tak naprawdę patrząc przez teleskopy i te na Ziemi, i te w kosmosie, nie oglądamy obiektów kosmicznych, ale oglądamy ich historię. Czym dalej patrzymy, czym dalej sięgamy wzrokiem, tym starszą historię oglądamy. Wszelkie światło, wszelka informacja,
Wszelka fala elektromagnetyczna, która niesie tą informację, dociera do nas z prędkością światła. Na tej osi z prawej strony jest wielki wybuch, czyli coś, co wydarzyło się prawdopodobnie 14 miliardów lat temu. Nasze teleskopy, które mamy na Ziemi, potrafią już sięgać tak daleko, że sięgamy 14 miliardów minus 6, czyli 8 miliardów wstecz. To nie jest tylko sięgnięcie tak daleko, to jest sięgnięcie tak dawno. Potrafimy, oglądając odległe obiekty, zobaczyć wszechświat sprzed 8 miliardów lat. Oglądamy jego historię. Gwiazdy, które są daleko od nas, nie są gwiazdami tu i teraz. To są gwiazdy sprzed 8 miliardów lat. Dlatego wysłaliśmy w przestrzeń kosmiczną Hubble'a, dlatego wyślemy w niedalekiej przyszłości teleskop Jamesa Webba, żeby zobaczyć nie dalej, żeby zobaczyć dawniej. Chcemy zobaczyć, co było na początku. Naprawiona wersja Hubble'a po ostatniej wymianie przyrządów optycznych w roku 2010 sięga już do miejsca na tym wykresie, które wydarzyło się 400 milionów lat po wielkim wybuchu. W tym czasie nie było jeszcze galaktyk. Czyli ten teleskop pokazuje już takie miejsca, gdzie nie ma jeszcze galaktyk. Są tylko stare gwiazdy i grupy gwiazd. Teleskopem Jamesa Webba chcemy sięgnąć jeszcze dalej. Chcemy zbliżyć się do wielkiego wybuchu na 200 milionów lat. Oczywiście może się okazać, że jak zobaczymy, co tam jest, to okaże się, że cały ten model wielkiego wybuchu jest bez sensu. To już takie rzeczy w historii ludzkości się zgadzały. Ale po to obserwujemy, żeby spróbować zamodelować, jak to wszystko działa. Takim moim przesłaniem tego wykładu jest to, że nie tylko staramy się sięgać dalej, ale staramy się sięgać dawniej. Obserwacje astronomiczne są tak fascynujące, dlatego że oglądamy obiekty, które są młode, mamy ich nowożytną historię, a jeżeli sięgniemy dalej, to możemy obejrzeć podobne obiekty, dużo starsze, czyli w zupełnie innym etapie rozwoju, jak były kiedyś, zaraz na początku istnienia Wszechświata, tworzone, jak powstawały. Najstarsze gwiazdy, które obserwujemy teraz, mają właśnie około 14 miliardów lat. Okazuje się, że te gwiazdy są zbudowane zupełnie inaczej, dlatego że nie było ciężkich pierwiastków jeszcze wtedy. Był tylko wodór i hel. Tak przynajmniej wynika z tego modelu i to staramy się również potwierdzić tymi obserwacjami. No dobrze, oczywiście nie każdy może wystrzelić sobie teleskop w przestrzeń kosmiczną. Co możemy zrobić my, chcąc popatrzeć w rozgwieżdżone niebo? My też tą historię możemy pooglądać. Możemy oglądać obiekty bliższe, dalsze. Możemy sięgać do obiektów, które mają miliony lat. Wystarczą do tego nasze oczy i jakiś drobny przyrząd optyczny, czyli na przykład luneta czy teleskop, które są dostępne dla każdego. Możemy pójść krok dalej. Możemy wykorzystać elektronikę, możemy wykorzystać informatykę. Tu proszę zauważyć, że zniknął obserwator. Obserwator siedzi gdzieś w innym miejscu i pije kawę. Tutaj przez teleskop patrzą już kamery. Steruje tym komputer, jeden, drugi, bo na tym zdjęciu są dwa komputery. Specjalne teleskopy, specjalny montaż. Gwałtowny rozwój astronomii jest możliwy tylko i wyłącznie dzięki rozwojowi elektroniki, mechaniki i informatyki. Każda z dyscyplin naukowych nie rozwija się teraz samodzielnie.
każda korzysta ze zdobyczy innych. Tak stało się w moim przypadku, dlatego że znałem się trochę na elektronice, trochę na informatyce, mogłem się bawić takimi zabawkami. Poszedłem trochę dalej, jak już mnie te kable i komputery przestały bawić, zbudowałem sobie w ogródku obserwatorium. Tak też można. Za pomocą takiego obserwatorium, późnym wieczorem, pijąc kakao w kuchni, mogę obserwować odległe galaktyki i zastanawiać się nad tym, jak powstał wszechświat. Oczywiście nie namawiam Państwa do budowy własnego obserwatorium. Kłopotliwe z różnych względów. Ale mamy w Koszalinie miejsce. To jest informatyka. Chciałem nawiązać do informatyki, ale to już opuszczę. Oczywiście całej tej zabawy nie ma bez informatyki. Wiele różnych programów, które potrzebujemy, żeby w ogóle ten sprzęt działał. Także informatyka jest tutaj niedoceniona. Mamy miejsce, gdzie każdy z tą astronomią może się spotkać. Dzięki budżetowi obywatelskiemu, który mamy w Koszalinie i projektowi zgłoszonemu przez Pawła Iwanka, rok temu w Koszalinie zostało uruchomione wspaniałe obserwatorium astronomiczne. No, nie stałoby się to bez przychylności władz miasta, które w odpowiednim momencie podjęło odpowiednie decyzje. Chodziło oczywiście o pieniądze. Projekt był mocno niedoszacowany, ale dzięki dobrym decyzjom udało się ten obiekt zbudować i jest to miejsce, którym możemy się szczycić. Jest to jedna z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych tego typu placówek przeznaczonych dla edukacji, dla popularyzacji astronomii, jakie mamy w Polsce. Naprawdę jest się czym pochwalić. Koledzy z innych miast, jak do nas przyjeżdżają, nawet z takich miejsc, gdzie astronomia się rozwija, czyli Poznań, Toruń, Warszawa, no, zazdroszczą nam tego, co mamy w Koszalinie. Przydałaby się troszkę jeszcze lepsza pogoda, ale o to już trochę trudniej. Jest to miejsce, do którego zapraszamy wszystkich. Można zajrzeć na stronę Pałacu Młodzieży, w którego strukturach działa obserwatorium. Można zajrzeć do Facebooka, żeby dowiedzieć się, kiedy można przyjść, co zobaczyć. Są zajęcia lekcyjne dla dzieci, dla młodzieży. Są wykłady otwarte dla wszystkich. Zapraszamy. Obserwatorium jest otwarte. Organizujemy pogasy nocnego nieba. Można spotkać się z tą astronomią, można zobaczyć teleskopy, których jest wiele. Duża 5,5 metra kopuła, duży teleskop, kilka innych teleskopów, sporo sprzętu, wspaniała sala dydaktyczna, dużo pomocy naukowych. Także jest to miejsce, gdzie naprawdę można astronomię uprawiać. I teraz, jeżeli się uda, Andrzej, jeżeli byś przełączył, jeżeli się uda, to pokażę to miejsce, bo w końcu jestem elektronikiem, też informatykiem, a dopiero później astronomem. To jest to miejsce. Oczywiście jak... O, przepraszam. To a propos tych praw Moore'a. Jesteśmy na pasie planetoid. Tak myślałem, że będę kończył około pasa planetoid. O, teraz już lepiej. Jesteśmy w Obserwatorium Astronomicznym w Koszalinie. Oczywiście to jest przekaz live. Tak samo jak możemy połączyć się z tym obserwatorium, możemy się połączyć dzięki elektronice, informatyce z każdym innym obserwatorium na świecie. Mam kolegów, którzy mają swoje własne obserwatoria na pustyni Atacama i stamtąd odkrywają planetoidy. Na przykład moi koledzy odkryli planetoidę Polonia, o czym można było przeczytać praktycznie w każdej gazecie w Polsce. To jest obserwatorium, 5-metrowa kopuła, w środku duży teleskop. Oczywiście wszyscy wiedzą o tym, że
niebo obserwujemy w nocy. Także teraz nie pokażę żadnej galaktyki czy odległej planety, bo tego w dzień nie zrobimy. Słońce świeci zbyt mocno, żebyśmy cokolwiek oprócz Słońca mogli zobaczyć, a ten teleskop jest za duży, żebym pokazywał obraz ze Słońca. Po prostu to nie jest sprzęt do oglądania Słońca. Dlatego pokażę Państwu coś innego. Antenę nadawczą, przekaźnik telekomunikacyjny, który stoi 3 km obok obserwatorium, na którym zwykle przyrządy kalibrujemy, czyli ustawiamy ich ostrość i sprawdzamy, jak funkcjonują. Najpierw pokażę, że w ogóle to jest przekaz live, a nie zdjęcie zrobione w tamtym tygodniu. Czyli uruchomię oprogramowanie do sterowania kopułą. Coś się zmienia, tak? Otwieram szater kopuły, czyli tą klapę, która jest w jednej części kopuły, która odsłania nam miejsce, przez które patrzy teleskop. No jak przyjrzą się Państwo temu przekazowi, to widać, że tak naprawdę steruję z tamtego komputera, a tutaj mam tylko pulpit zdalny. Dobrze. Nie muszę otwierać do końca. Oczywiście kopuła otwiera swoją klapę do samego zenitu, żebyśmy mogli patrzeć też na obiekty w zenicie. Żeby zobaczyć tą antenę, którą jestem w stanie Państwu pokazać, muszę też obrócić kopułę. Oczywiście kopuła jest w pełni zautomatyzowana. Tu mam ściągę, jak daleko. 17:11. Dobrze. 30 sekund do kolejnej planetoidy w pasie planetoid. Czyli minęliśmy już 4 planety. Już albo dopiero. Włączę też aparat. Na potrzeby tego pokazu do teleskopu został dołączony aparat, kopuła się obraca. Chwilę to potrwa. Nie jest to sprzęt przeznaczony do obrazów dynamicznych, stąd też pewna inercja tego obiektu. Ale za chwilę powinien się ustawić tak, jak wcześniej ustawiłem teleskop. Już nie chciałem tu Państwa zanudzać również kręceniem teleskopem. Na tym pulpicie mam uruchomionych zaledwie 4 programy, żeby to wszystko ze sobą pracowało. Musi ich być 11. 11 programów naraz, które ze sobą współpracują, wymieniają się informacjami, powodują, że klikam na mapie nieba w jakiś obiekt i on mi się pokazuje w obiektywie aparatu. Dość proste. Specjalnie nawet nie trzeba się uczyć, gdzie co jest. O, jest. Jest i przekaz live. Jak mówiłem, maszt teletransmisyjny. Tak, może poprawię trochę jakość. I teraz postaram się też pokazać, że rzeczywiście jest to przekaz live. Trochę pokręcę teleskopem, żeby było widać. Ruchy teleskopu będą na tyle małe, że właśnie. Oczywiście teraz to są przekazy jakichś obrazów dziennych. W nocy wygląda to trochę bardziej skomplikowanie i trochę trudniej, ale w zasadzie z tego dokładnie sprzętu korzystamy też w nocy, żeby sfotografować jakąś galaktykę czy odległy obiekt w kosmosie. Teraz w zasadzie wystarczy kliknąć okrągły przycisk i zdjęcie gotowe. Tak wygląda przekaz live z obserwatorium. Pokażę też, że mogę kręcić teleskopem. Oczywiście zaraz zgubię obraz masztu, jak pokręcę teleskopem, ale dzięki temu też pokażę Państwu, że rzeczywiście
za dużo. No, zamknąłem to, Dzięki temu pokażę Państwu, że rzeczywiście jestem w stanie władać tym sprzętem, który jest w obserwatorium, przynajmniej z poziomu tego komputera. O, nie w tą stronę, przepraszam. No, osie w przestrzeni są dla astronomii nieco inaczej, dlatego czasem ciężko się zorientować, w którą stronę trzeba nacisnąć przycisk. Ja teraz steruję tym całym sprzętem ręcznie, ale tak naprawdę w nocy odbywa się to w ten sposób, że wszystko jest ze sobą połączone i wybieramy tylko obiekty, które chcemy obserwować. Reszta dzieje się samo. Możemy je sfotografować i później przy kakale oglądać, co fajnego sfotografowaliśmy. I takim już sugestywnym zamknięciem kopuły będę kończył swój dzisiejszy wykład. Mam nadzieję, że jeżeli nawet niespecjalnie dużo wyjaśniłem, to Państwa zaciekawiłem, jak to jest z tą historią wszechświata i dlaczego astronomia to tak naprawdę powinna się nazywać historia astronomii. Dziękuję bardzo.